Dźwiękowa historia polskiego jazzu. Cała muzyka free to jest jakby znowu od nowa zbieranie materiału. To jest material service, to cały free. Pojawia się znowu nuta, jak zwykle potrzeba komponowania formy, a więc nie tylko morski tonalny, ale cały czas, który ujmuje kompozycję, formę doskonałą. Nad tym się pracuje, to jest aktualne. To free to jest tylko szczegół w nazewnictwie, bo tam chodzi o całokształt kompozytorskiej drogi, wybitnego muzyka. No tak od generacji Komedy, jego muzyków, Stańko i inni, od tej Wiary Bednarek, od tego nurtu, który serwował Królewicz, tak. To jest połowa lat 60. Powiem co innego, ja bym nie utożsamiał tego właśnie z jednym hasłem. Z jednym hasłem jak hip-hop na przykład. Ten nurt nie zamarł, on stał się elitarny, on stał się właśnie kultywowany tylko przez wybranych. A ogół gra fusion albo muzykę, która się łączy z jakąś komercyjną pozycją. To od Parkera, od Armstronga, jakieś gram jazz tradycyjny na kornecie. Ale od Parkera, wszystkich świętych, w ogóle cała ta nowa kultura muzyczna, ona jest przez nas ciągle studiowana. My ją kultywujemy, ale równolegle polski kompozytorski jazz stoi dobrze. Dobrze stoi. Ale tu nie szeregowałbym się jako następca i ktoś, który by konkurował o laury na tym polu. Nie, w żadnym wypadku. Przełomowy to był jazz nad Odrą, kiedy tam dostałem wszystkie główne nagrody za kompozycję instrumentalną. I drugi za zespół to było Trio Gdańskie, 69. Na Dorski grałem na kontrabasie, ja grałem na kornecie, Trzciński na perkusji, jeszcze Bednarek cello i też kontrabas. No tośmy ta słynna żebrówka, tak, myśmy wtedy zrobili furorę. Następnie mnie zaangażował Królewicz do swojej pracowni, za bardzo sobie chwalę. Koncerty w Piwnicy Warskiej i na scenie Adama Handruszkiewicza w Narodowym Teatrze do wielkich dzieł z muzyką na planie, na żywo, na scenie z samym teatrem, to w ogóle niezapomniane stanice. Współpraca z Czesławem Niemenem, wspaniała grupa Niemen, to przełomowe. Studio Jazzowe Polskiego Radia Trzaskowski, Ptaszy Lubelski. Mnie tam zapraszali, ja brałem udział też, przypominam się tylko. No i tak dalej. Dobra współpraca z braćmi Olesiami, tam ze trzy płyty wyszły. Oni mnie zainspirowali ponownie do takiej fazy początkowej free jazzu, który zresztą, on jest tylko jak pojęcie bluesa, ponieważ są to nie tylko nazewnictwo, ale formuły gry, struktury. W sumie to się bardzo później po latach zauważa, że pewne wibracje pozytywne na ogół, one równolegle istnieją, tak jak w klasyce, bez granic, prawda? Bez granic, naturalnie. Ale oryginalnie jak się robi program, to są kompozycje, utwory, opracowania, na tym się pracuje i to się nam udało nagrać na płytę. Jeszcze za granicą pracuję z taką grupą w Dortmund, Endlum Trio. I ja doszedłem i tam się gra muzykę oper. To są bardzo wytrawni muzycy od form otwartych. Tylko trzy płyty już wyszły z firmy Nabel, z Aachen. Wysoko, bardzo dobrze oceniane przez muzykologów. Płyta już wychodzi, to robi Polonia Records pod hasłem Tryptyk Horyzontalny. Jest niezwykła, bo myśmy to nagrali w świątyni na żywo na 100%. Podjechał wóz transmisyjny radia. To jest taki seminarium, w którym młodzież studiuje nauki nie tylko biblijne, ale sztuki piękne. I tam gramy koncert w świątyni. W świątyni romański taki gotyk, ale piękny, bo to są świątynie i sale wykładowe. Wspaniałe. I tam gramy. I to z tego nagrania, z koncertu, z muzyki zrobiono płytę bardzo dobrą zresztą, co mnie cieszy. Dźwiękowa historia polskiego jazzu.